Jeśli chodzi o samo referendum, bo to też zostało tutaj wspomniane, hipokryzja, jeszcze raz to podkreślę, partii rządzącej polega na tym, że przesunęliśmy ustawowo termin wyborów samorządowych, bo nie dało się, bo były problemy, żeby w tym samym czasie zrobić wybory parlamentarne i wybory samorządowe. Nagle wpadł na pomysł prezes Kaczyński, że zrobimy referendum migracyjne właśnie po to, że wygracie tą dokładnie nutą migracyjną odnośnie tego, co powiedział pan minister. Apelował pan o rozsądek, minister o powagę. My jako kraj, ostatnie zdanie, panie... Nie, spokojnie. My jako kraj nie mamy żadnego planu, żadnej strategii migracyjnej. Taka jest prawda. Totalny chaos. Strategia migracyjna polega na tym, że premier Morawiecki wychodzi na tych swoich wiecach, przyjeżdżając niemiecką limuzyną, bo jeździ po kraju niemiecką limuzyną. A propos Niemców, bo wy nie potraficie zrobić łyka herbaty, żeby po prostu nie narzekać na Niemców, nie opowiadać o Niemcach niestworzone rzeczy. I przyjeżdża na te wiece i opowiada o migracji w sposób straszący Polaków, w sposób nienawistny, nie pokazując, jaki jest plan Polski. Właśnie poza tą zaporą, o której żeście wspominali tutaj niejednokrotnie, nie mamy tak naprawdę żadnego planu. Proszę państwa, pan poseł tak łatwo, tak lekko mówi, zróbmy to referendum. Proszę państwa, 100 milionów złotych, mniej więcej w tych granicach tyle to będzie kosztować. Można byłoby wydać na ochronę zdrowia, na osoby z niepełnosprawnością, na wiele innych spraw ważnych, społecznych, na które nie ma środków. 100 milionów dla was po prostu nic kompletnie nie znaczy. Taka jest wasza narracja. Zróbmy i koniec. Tym bardziej, że wszyscy mamy to samo zdanie w tej sprawie.